Witajcie bardzo serdecznie w This is our podcast. Dzisiaj moim wspaniałym gościem jest Natalia. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry Kamilu, witaj. Natalio, będziemy poruszać temat tobie bardzo bliski, na pewno, a to za chwilę powiemy dlaczego. Będziemy mówić o modlitwie. Będziemy sobie rozmawiać o modlitwie, o temacie, który jest bardzo szeroki, ale dzisiaj chcemy się skupić na jednym z elementów tego szerokiego pojęcia. To za chwilę, ale zanim to mam do ciebie pytanie. Powiedz, jak długo się znamy? Czy pamiętasz, gdzie się poznaliśmy? Wiem, że na pewno się znamy dłużej niż ja z moim mężem. Aha. To na pewno. Czyli ponad 10 lat. No, grubo ponad 10 lat. Ja tak sobie liczyłem, to była misja, prawdopodobnie chyba, misja Strzelce Krajeńskie, generacja T. Potem nasze drogi się rozeszły, aż to nagle nasze drogi znowu się połączyły, tak fizycznie, na miejscu w Warszawie. Tak. Też jesteś jedną z osób, która w pewnym sensie odebrała to, że ja z Kasią mamy być w Warszawie. Nie wiem, czy pamiętasz, tak, miałaś sen, tak dalej, bla, bla, bla. O tym nie będziemy mówić, ale to, co jest piękne, że dzisiaj możemy działać razem. Ja nie pomyślałbym sobie o tym, że będziemy działać razem. Jesteś osobą odpowiedzialną za służbę modlitwy w North Church. Tak. Jesteś liderem modlitwy, a więc pewnie coś o tym wiesz. Ale dzisiaj chciałem cię zapytać o coś, co się nazywa modlitwą wstawienniczą. Jest to temat, który nie do końca wszystkim może być znany. Nie wszyscy możemy rozumieć, czym jest modlitwa wstawiennicza, kim jest wstawiennik. Więc jakbyś mogła powiedzieć, jak ty to rozumiesz, czy Biblia coś o tym nam mówi i też jaka jest twoja droga z tym związana, bo masz coś też z tym wspólnego. Myślę, że na samym początku może powiem to, że pamiętam jak dziś, kiedy Pan Bóg zaczął mówić do mnie o wstawiennictwie i szukałam, ilu gdzieś tam wstawienników jest w obrębie nawet moich znajomych i tak naprawdę nie znałam nikogo. Gdzieś tam ten temat jest takim, mam wrażenie, trochę takim tematem, trochę może nie tyle zapomnianym, trochę też nie tabu, ale takim tematem, gdzie może trudniejszym, bo jednak to takie bardzo poważne nazwa, wstawiennictwo, trochę coś większego niż modlitwa, ale w sumie niby się z tym łączy. Więc gdzieś tam to mi dało bardzo dużo do myślenia. Mówię, Boże, jak to jest możliwe, że mówisz o wstawiennictwie w Biblii, a nie znam gdzieś w obrębie swoich znajomych. No i moja historia ze wstawiennictwem jest taka, że pewnego dnia po prostu Pan Bóg dał słowo prorocze do mojego życia o tym właśnie, że mam być wstawiennikiem, a co więcej Pan Bóg powiedział o tym, że widzi mnie jako wstawiennika narodu. No więc z jednej strony marzenie o tym, żeby słyszeć o tym, jakie jest moje powołanie, zostało spełnione, a z drugiej strony gdzieś tam taka zagadka, mówię, Boże, okej, ale z czym to się je? I jeszcze mam być wstawiennikiem narodu, cokolwiek to znaczy, mówię, Boże, zrób coś z tym i powiedz mi Ty. Jeżeli to jest dla mnie, to chcę, żebyś to Ty rozbudził we mnie miłość do narodu, do narodu polskiego, żebyś to Ty wzbudził to pragnienie modlitwy. No i tak się stało. Po prostu pewnego dnia Bóg zrzucił na mnie takie pozytywne brzemię, taki ciężar, taką świadomość tego, co jako polski naród potrzebujemy i w jakim miejscu jesteśmy. I wtedy wiem, że bardzo dużo płakałam przed Bożym Tronem. Mówiłam, Boże, widzę, co się dzieje na ulicach, widzę, jak ludzie, którzy nie znają Ciebie, idą do piekła, idą na zatracenie. I pamiętam jak dziś, kiedy jechałam tramwajem i widziałam takiego bezumnego, na którym nikt nie chciał na niego spojrzeć i wtedy poczułam tą miłość i tą taką odpowiedź na to, że Natalia, ja go kocham dokładnie tak samo jak ciebie, twoją rodzinę, twojego ojca, tak jak ty kochasz swojego tatę mocno i zrobiłabyś dla niego wszystko, tak jak kocham jego. I to było wiele takich sytuacji, gdzie po prostu Pan Bóg wzbudzał moje serce, kiedy widziałam polską flagę, kiedy słyszałam polski hymn. Po prostu płakałam i wiedziałam, że Pan Bóg
wrzuca tą miłość do Polski i taką odpowiedzialność trochę za naród, żeby właśnie modlić się w kontekście Polski w różnych aspektach. No właśnie, no bo poruszasz temat, który jest powiązany z narodem. Czyli rozumiem, że wstawiennik, no bo tak, możemy się modlić, tak? Po prostu modlimy się o kogoś, tak. Modliśmy się o naród, tak? No powiedzmy, jesteśmy w kościele, trochę tego jest, w zależności gdzie jesteśmy, no może są regularne spotkania właśnie, gdzie modlimy się o Polskę, modlimy się o swoich znajomych i gdzie wtedy, która modlitwa staje się modlitwą wstawienniczą? Co to znaczy w ogóle modlić się wstawienniczo? Jak Biblia to odróżnia, co czytamy w ogóle w tym temacie? No bo myślę, że też nie dla każdego to jest jasne, no bo jedno to jest wstawiennik narodu, tak jak mówisz, tak? Tobie Pan Bóg dał taką serce, brzemię na Polskę. Ale czy można być wstawiennikiem w kontekście swojej rodziny, najbliższych? Jak to no, jest? No myślę, że tak. Ja jak już weszłam w światek, że tak powiem, wstawiennictwa, to zobaczyłam, że są różne działy. Są, nie wiem, ktoś może być wstawiennikiem narodu, ktoś może być wstawiennikiem danego miasta, ktoś może być wstawiennikiem danego kościoła, rodziny, osoby. Wiesz, że Pan Bóg trochę daje jakby takie zadania, właśnie taki konkretny cel na przykład na całe życie. Wiem, że na przykład moim celem takim szeroko pojętym jest Polska, ale też pomiędzy tym mam jakieś takie wstawki wstawiennicze o to. Takie nawet krótkodystansowe. I w Biblii nie ma czegoś chyba takiego jak, tak nawet takiego słowa w hebrajskim, które odpowiada wstawiennictwu. Biblia pokazuje wiele sytuacji, wiele osób, które pokazują, co to znaczy wstawiennictwo. I te osoby nawet czasami nigdy nie nazwane zostały wstawiennikiem. Na przykład jak Mojżesz wiele razy się wstawiał przed Bogiem za swój lud i no był taki moment, że Pan Bóg powiedział, ze względu na Twoje słowo zmieniłem i zmienił plan. Ze względu na to, że Mojżesz wstawił się za ludem. No i można było tak powiedzieć o Esterze, o Danielu, o Józefie, który był super mądry i stanął obok Faraona, był drugim człowiekiem i co zrobił, że potem Izrael przeżył i miał takie zasoby. No więc jakby to są, to w takim kontekście możemy widzieć wstawiennictwo w Biblii i myślę, że gdyby tutaj powiedzieć trochę o różnicy, jeżeli chodzi między modlitwą a wstawiennictwem, to myślę, że wstawiennictwo to jest taki dar, trochę jak właśnie, to jest więcej niż modlitwa, to jest właśnie takie brzemię, to jest taki pozytywny ciężar w danej sprawie, jaką masz. To nie jest tylko, że pomodlę się, ale ja wezmę za to odpowiedzialność. Ja stanę przed Bogiem i w imieniu Polski będę modliła się. W imieniu kogoś tam będę modliła się i wstawiała się. No i właśnie na tych przykładach robił tak Mojżesz, Estera i wielu innych, których można by było tutaj wymieniać. Pamiętam gdzieś kiedyś oglądałem taką krótką rolkę pewnego lidera z kościołów w Stanach Zjednoczonych i on opowiadał, jak jego bliski przyjaciel, nie pamiętam dokładnie, więc bardzo będę parafrazował, ale był w czasie modlitwy i chciał i modlił się o coś konkretnie. Nie pamiętam, czy to chodziło o jego tożsamość, czy z czym się borykał, jakkolwiek. W każdym razie Pan Bóg dał mu tak jakby otworzył przed nim coś i nagle usłyszał swoje imię, takie ciągle powtarzane. Powiedzmy, że to był Daniel i słyszał ciągle Daniel, Daniel, Daniel. I Pan Bóg dał mu objawienie, że to był Jezus, który przed Ojcem wstawiał się za niego i krzyczał co chwilę jego imię. Daniel, Daniel, Daniel. I w sumie myślę, że Jezus jeszcze jest takim obrazem. Sam powiedział, że ja będę stawiał się u Ojca za was, no nie? I jak gdzieś tak, jak to usłyszałem, to myślę, że to jest niesamowite, nie? Że jakby to nie jest tak właśnie, tak jak mówisz, to jest takie brzemię, nie? Że kiedy myślę sobie, jak Jezus, jakim On jest stawiennikiem, On stawia się za nas.
On stawia się za mną, za tobą i ten obraz tego, że jakby to imię było co chwilę wypowiadane, też mi pokazuje, że to nie jest, tak jak mówisz, trochę tak jak modlitwa, że raz na jakiś czas powiedzmy, tylko to jest ciągłe brzemię, to jest ciągłe takie pragnienie, to jest ciągłe myślenie o czymś, o kimś. I to gdzieś mnie dotyka, kiedy myślę sobie o kwestii wstawiennictwa. No ale właśnie, jakby gdzie można znaleźć tą różnicę między kimś, kto po prostu, nie wiem, chce, lubi modlić się i modli się o, nie wiem, o znajomych, o bliskich, o rodzinę, modli się o kraj, a kiedy to jest ten moment, kiedy wiesz, że Pan Bóg naprawdę coś na ciebie zrzuca i możesz powiedzieć, On mnie uczynił wstawiennikiem. No to jeżeli ja myślę o takiej modlitwie, to mam na myśli coś takiego, że to jest takie intencjonalne budowanie relacji z Bogiem. Moja z Nim. Natomiast jeżeli chodzi o modlitwę wstawienniczą, to powiedziałabym, że to jest taka modlitwa, gdzie ja zapominam o sobie, a myślę o kimś innym i modlę się w intencji kogoś do Boga. Czyli czuję, że muszę pomodlić się za naród w kontekście polityki, gospodarki, czegokolwiek. Zapominam tym samym o sobie, chociaż jednocześnie jestem Polską, bo jestem Polakiem, która modli się, która mieszka w Polsce, więc wiem o tym, że tak naprawdę wciąż modlę się o siebie, ale w tym momencie zapominam o sobie, ale modlę się i ogłaszam ochronę, ogłaszam różne obietnice, które wiem, że są w Biblii w tym temacie. Więc myślę, że chyba to jest takie główne różnice, jeżeli chodzi o taką... Ja myślę, bo fajnie powiedziałaś to, co teraz powiedziałaś, ale wcześniej powiedziałaś, że też jakby wstawiennictwo można porównać do pewnego daru, tak, który przychodzi. Ja myślę sobie, że z darami jest ogólnie tak, że można chodzić w darze, niech będzie, nie wiem, dar uzdrawiania, ale to nie znaczy, że osoba, która nie ma tego daru, nie może się modlić o ludzi i nie może przez nią przyjść moc do uzdrowienia kogoś. I przypomniała mi się, jak mówiłaś teraz o tym w takim intencjonalnym stawianiu się, jak gdzieś tam byłem w czasie modlitwy, czytałem sobie psalm i tam był fragment o tym, coś w kontekście, że ty stawiasz się za uciśnionych albo podnosisz tych, którzy są uciskani. I pamiętam, że przyszło właśnie takie ogromne brzemię, miałem wrażenie, że dosłownie widzę w tym momencie jakieś osoby gdzieś w takich krajach typu Indie, Daleki Wschód, które są w tym momencie w jakiś sposób uciskane i w tym momencie są w miejscu, gdzie mogą tracić wiarę w cokolwiek i miałem takie przynaglenie bardzo głębokie w środku, że ja muszę teraz o nich walczyć. Jakby pamiętam, że to było takie dla mnie niezwykłe, bo to był pierwszy raz, kiedy takie coś miałem i po prostu gdzieś to nagle tak we mnie wrosło, że po prostu na podstawie tego psalmu, który czytałem, zacząłem ogłaszać właśnie i ochronę i tak dalej, i tak dalej. No i myślę sobie, że to był w pewnym momencie takie jakby uaktywnienie się czegoś, że Pan Bóg gdzieś tam to rzucił na mnie, mimo że jakby nie chodzę w darze wstawiennictwa na co dzień, no nie? Tak, więc to może myślę, być że na pewno nieraz takie po prostu są szoty tak zwane wstawiennicze, że Pan Bóg porusza daną osobę w danym momencie. Może to być też na dłuższy okres, na miesiące. Możesz mieć jakiś dar albo powołanie do czegoś innego, ale na ten czas będziesz miał to i to. A może to być twoje główne. Na przykład ja wiem o tym, że to jest gdzieś tam jedno, to jest moje główne. Wiem, że nie całościowo i jedyne, ale główne. A co jeżeli, jeszcze mówiąc ogólnie o modlitwie, jak pogodzić taką chęć modlitwy i wiarę w to, że ona ma moc, że to coś da, z doświadczeniem niewysłuchanych modlitw, z doświadczeniem, można powiedzieć, porażek i tak dalej. Bo to jest, myślę, gdzieś tam rzeczy, z którymi się wiele osób zmaga. No bo bądź co bądź każdy z nas pewnie ma niewysłuchane modlitwy w swoim życiu. Wiele razy pewnie wierzyliśmy naprawdę mocno, że coś się wydarzy, a to się nie wydarzyło. I gdzieś to na pewno powoduje w nas jakąś taką niewiarę i gdzieś to zwątpienie i tak dalej. Więc co byś powiedziała osobom, które chcą się modlić, ale gdzieś zmagają się z tym, że mają to doświadczenie niewysłuchanych modlitw, jakichś takich ala porażek i ciężko im w to wejść.
Dla mnie, myślę, że dla każdego z nas, życie i relacja z Panem Bogiem to jest ciągły proces. I wiem, że są wzloty i upadki, momenty miłe, niemiłe, radosne i mniej radosne. I myślę, że też jest tak trochę w kontekście modlitwy, że kiedy chcemy być osobami, które chcą wzrastać i być w procesie, to ta modlitwa to też jest taki jeden z procesów. Czyli uczymy się modlić. My tak naprawdę wciąż każdego dnia uczymy się, jak stawać w modlitwie i modlić się o rzeczy. I myślę, że to jest też takie, można sobie zadać pytanie, czy modlę się zgodnie z wolą Bożą. I tak naprawdę to jest trochę na takiej zasadzie właśnie uczenia się. Takie popełnienia trochę też błędów, ale wciąż opierania się na Biblii i czytania, bo myślę, że dla mnie w tym kontekście najwspanialszym wersetem jest to, że tam, gdzie my nie wiemy, jak się modlić, zawsze jest Duch Święty, który stawia się za nami i On się modli. Więc ja wiem, że wtedy właśnie, kiedy myślisz, że ci nie wychodzi, że to jest niewysłuchana, to ona zawsze jest wysłuchana, bo Duch Święty jest tym, który nam pomaga nawet w tych momentach, kiedy my myślimy, że może dobrze robimy, a może właśnie wtedy nam nie wychodzi, to nie jest tym, który to poprawia. I myślę, że w takich trudnych momentach, bo ja sama w swoim życiu miałam nieraz takie momenty, kiedy modliłam się o rzeczy bardzo długo, latami, ale modliłam się też krótko i się działy rzeczy, a są modlitwy, które wciąż się modlę i jeszcze nie widzę żadnego efektu albo rozwiązania tych rzeczy. Ale myślę, że w tym wszystkim jest kwestia tego, żeby naprawdę się nie poddawać. Bo myślę, że każdy z nas mógł widzieć w swoim życiu lub w życiu kogoś innego, gdzie Bóg zadziałał. I prawda jest taka, czy tak naprawdę staniemy na tym, co Słowo Boże mówi, i czy wierzymy Jemu, tak naprawdę Słowu. Kiedy wchodziliśmy tutaj na ten budynek, bo jesteśmy teraz w Centrum Chrześcijańskim Nations on Fire, które jest w trakcie remontu, dużo się tutaj dzieje, jesteśmy w trakcie akcji, budujemy historię. I pamiętam, kiedy dobrych parę miesięcy temu, kiedy jako Nations on Fire podpisaliśmy umowę na ten budynek, niewiele później, jako grupa głównych liderów w Kościele, przyszliśmy tutaj razem, żeby coś zrobić szczególnego. Jakbyś mogła przybliżyć, co zrobiliśmy, a dlatego o tym mówię, dlatego że tam dużo było też w kontekście Słowa Bożego, tak. Co też można było zobaczyć i można zobaczyć dzisiaj nawet w promo akcji Budujemy Historię, gdzie coś się działo na ścianach, coś się działo na podłodze, coś się działo na murach. Jakbyś powiedziała, co się zadziało, co tam robiliśmy i jakie to miało dla Ciebie personalnie znaczenie? Zgromadziliśmy się tutaj liderami i modliliśmy się, wypisując też słowa Biblii. Każdy musi tam wybrać swój werset albo jakieś słowo związane z czystym miejscem, jakieś bliskie Jemu i wypisać to na murach, na podłodze, na filarach tego miejsca. I ja wierzę właśnie, że to był taki moment, kiedy mogliśmy namacalnie naznaczyć Słowem Bożym to miejsce. I uważam, że to są takie akty prorocze, które właśnie ja kocham i one właśnie pokazują taką nasz kolejny gdzieś tam wymiar tego, jak możemy wyrażać siebie właśnie w modlitwie fizycznie. Takim, że za każdym razem, kiedy tu wchodziliśmy, później już modląc się, to mogliśmy widzieć te słowa i mówiąc, okej, to jest dom Boży, to my tu będzie chwała Boża. I nie musieliśmy wertować Biblii, ale wiemy o tym, że tutaj, nawet jeżeli potem zamalują te ściany, wiemy o tym, że tam jest napisane, że tu jest chwała Boża, że tu będzie dom Boży. Więc no, dla mnie to ma naprawdę niesamowite znaczenie w kontekście takim duchowym i takim proroczym też. Uważam, że to jest naprawdę super ważne, co zrobiliśmy w tamtym momencie i że to będzie gdzieś tam niosło się dalej. I po dziś dzień w zasadzie, od grubych już tygodni, ja też koordynujesz tutaj codzienną modlitwę, która ma miejsce. Ludzie się tutaj spotykają i krótko, czasami pół godziny, czasami trochę więcej, modlą się o to miejsce, błogosławią to, co Pan Bóg będzie tutaj czynił.
jesteśmy, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest tutaj ponad 3100 metrów kwadratowych na południu Warszawy, centrum chrześcijańskie, które będzie służyło na wielu, wielu płaszczyznach. I myślę sobie o tym, przypominam sobie moich dziadków, którzy gdzieś tam, pamiętam, za dzieciaka byli zaangażowani w taki ruch modlitewny polski, można powiedzieć, że stawienniczy też, gdzie można było się zapisywać na takie godzinne, dwugodzinne, ile tam kto chciał, szoty modlitewne, gdzie było wypisane właśnie modlitwa o Polskę konkretnie była, o przeróżne rzeczy i w dziale w kwestii polityki, czy przyszłości, właśnie jakichś takich bożych obietnic, realizacji ich i tak dalej. Powiedz mi, po tych latach już, nastu, od tego, kiedy ja to pamiętam, a na pewno pokolenia, wiele pokoleń przed modliło się o Polskę, wiele było wypowiedzianych proroctw w kontekście właśnie tego narodu. Jak myślisz, z twojej perspektywy, czy to miejsce w pewnym sensie jest odpowiedzią na te modlitwy, czy jest to pewnym narzędziem, które Pan Bóg chce użyć w tych czasach? I jak ty widzisz Polskę w kontekście właśnie tych modlitw pokoleniowych i czasów, w których jesteśmy teraz? Ja też doskonale pamiętam te modlitwy o Polskę i ja wierzę w to, że naprawdę to miejsce będzie taką odpowiedzią, że nie tylko jest i będzie, bo myślę, że tak jak znamy już Nation on Fire, ono wciąż się rozwija i rozwija, ono nie staje, nie jest w stagnacji, one cały czas i do przodu i jak widzę to moim marzeniem zawsze było, żeby w Polsce było właśnie coś takiego 24/7 uwielbienie, modlitwa i wiemy, że jedną z części wizji właśnie tego miejsca jest to, aby właśnie takie miejsce powstało, żeby tutaj cały czas sączyła się uwielbienie, żeby tutaj cały czas sączyła się Boża obecność. I wiem, że my jako pokolenie, które już trochę modliło się o Polskę, ale też zna pokolenie, które wiele lat modliło się o Polskę, wiem o tym, że marzymy o tym jako Polacy. Marzymy o tym, żeby było miejsce, gdzie będziemy mogli cały czas uwielbiać bez ustanku i spotykać się, i że będzie to też miejsce, gdzie będziemy też wyposażać, gdzie każdy z nas marzył i modlił się o to, żeby wzbudzili się ojcowie i matki duchowe dla kolejnych pokoleń. I ja wierzę w to i wiem o tym, że to miejsce będzie właśnie takim miejscem, gdzie będziemy wyposażać właśnie do tego, aby być takim ojcem i matką duchową, czego tak naprawdę nam brakuje wciąż. Więc, kto wie, czy też nie będziesz brał udziału i nie będziesz wyposażać też nowych stawienników narodu, gdzie będziemy uczyć się modlitwy, gdzie będziemy razem się modlić, przebywać w Bożej obecności. To jest coś, co jest głęboko w naszym sercu i myślę, że tak jak tu jesteśmy, tak i cały Nations on Fire, to jest to, czym żyjemy. Tak. To jest przebywająca Boża obecność pośród nas, między nami i tak naprawdę po to ma to miejsce powstać. Po to ono powstaje, żeby było takie miejsce, oczywiście nie jedyne. Jest wiele miejsc, które mają podobną wizję, wiele narzędzi, które Bóg używa tu i tam, ale wierzymy, że to, co tutaj się dzieje, jest odpowiedzią na Boże powołanie, na odpowiedzią na wiele modlitw, wielu ludzi i chcemy być wierni i do tego też potrzeba wiara i modlitwa, ponieważ wyzwanie finansowe, które tutaj, z którym się mierzymy, przerasta bardzo nasze możliwości. Chyba jako Nations Fire na pewno nigdy nie byliśmy w takim miejscu potrzeby jak dzisiaj. Zarówno modlitwy, jak i finansów. I tutaj, kochani, chciałbym też was zachęcić. Jeżeli to, o czym mówimy, gdzieś dotyka waszych serc, macie w sercu modlitwę, a wierzę, że pewne rzeczy, o których rozmawialiśmy, były pomocne dla tych, którzy gdzieś tam może mierzą się z jakimiś rzeczami, to zachęcamy was do tego, abyście się modlili o to miejsce, abyście się wstawiali o to miejsce, wstawiali się o Polskę, o nasz naród, ale także, jeżeli jesteście poruszeni, zachęcamy was do wsparcia finansowego, do tego, abyście ułożyli swoje finanse w to dzieło, wierząc, że to, co Pan Bóg tutaj czyni, będziemy wszyscy tego beneficjentami, będziemy widzieć i oglądać Bożą chwałę wstępującą, wypełniającą to miejsce i to się będzie rozprzestrzeniać na wiele, wiele, wiele osób, ale też wierzymy pokoleń i za nami. Otworzymy to nie dla nas, ale przede wszystkim też dla kolejnego pokolenia. Czy chciałabyś coś na końcu powiedzieć? Muszę? Nie. Kochani, dziękujemy wam bardzo, że byliście razem z nami. Dziękuję Natalia za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia. Hej.